Dajcie na kronikach odchodzenia od rozumu. Ja nazywam się Katarzyna Szumlewicz, jestem współprowadzącą tego podcastu. Ze mną jest. Bransławski, dzień dobry. I dzisiaj za zapraszamy na kroniki poświęcone kwestiom demograficznym oraz kwestii, no tutaj ostatnio wywołującej wielkie. Emocje, czyli kwestii 800. Plus. Od razu powiem, wyprzedzając dyskusję na temat oceny przez Polaków 800. Plus, to będzie że... jakiś spoiler teraz, tak? Nie, że wszyscy piszą, że był taki sondaż, że 800, plus, że Polacy nie chcą 800, plus, 50 parę procent nie chce tak, 800. Tak. Plus. Badanie było przeprowadzone na 800 osobach, czyli małej liczbie zazwyczaj się zakłada, że 1000. Z kawałkiem, to jest, to jest minimalna liczba do przeprowadzania badania statystycznego. Jako, że do tego badania się nie dało dotrzeć, po prostu się nie dało dotrzeć zwykłymi wyszukiwarkami, a ja w badaniach demograficznych jestem, jestem naprawdę dobra i potrafię je, potrafię je wyciągnąć, nawet no płacąc na przykład Cebosowi, to przypuszczam, że było to badanie na grupie niereprezentatywnej, tylko na ochotnikach z internetu. Ja już wiele takich badań krytykowałam. Na Jeżeli badanie się robi na ochotnikach, to ma się na przykład dużą przewagę osób w wieku powiedzmy 35 lat. Albo którzy mają konkretną ideologiczną składowę, albo, albo są z miast, albo są płci męskiej. No, badanie, grupa reprezentatywna polega na tym, że mamy Polaków. Ze wszystkich regionów Polski, w każdym wieku. Mamy połowę mężczyzn, połowę kobiet, albo troszeczkę więcej kobiet, bo kobiet jest trochę więcej. Mamy ludzi zarówno zarabiających dużo, jak i mało. Uwzględnia się te wszystkie czynniki. Ja robiłam z taką sondażownią Meso and Partners parę badań. I one były właśnie na grupie reprezentatywnej tysiąca chyba 100 osób zwykle. I, no i, tu, I tutaj bardzo mocno przypuszczam, że to nie była grupa reprezentatywna i że badanie ogólnie miało czemuś służyć, czyli miało służyć temu, żeby przekonać nas, że nie popieramy 800+. Moja intuicja taka socjologiczna mówi, że poparcie dla 800+ jest większe, niż wykazuje to badanie. Prawdopodobnie jest koło 60 70%, oczywiście to jest tylko moja intuicja, tutaj nie badałam, nie badałam żadnych głosów, ale widzę mocną kampanię przeciwko 800+, i ty powiedz może. No właśnie. ja tutaj może w takim razie powiem o tym, co podpowiada mi moja intuicja polityczna, dlatego, że ja w tym widzę jakiś rodzaj politycznego zamówienia, który oczywiście ma się zamanifestować zmianami, jeżeli chodzi o strukturę w ogóle polskich wydatków socjalnych i to jest związane z próbą takiego przywrócenia quo. Po ante przez ten rząd, czyli takiego odwrócenia biegu historii, tak żeby się cofnąć do okresu sprzed roku 2015, a konkretnie sprzed roku 2016, bo właściwie wtedy weszły, weszło większość tych reform, które no, stworzyły. Nie chcę powiedzieć, że stworzyły jakiś system socjalny taki spójny, ale stworzyły pewne podwaliny, no, które mogłyby być dobrą systematyką, na której którą można by rozwijać. Natomiast e, z pewnością, właśnie tu a propos intuicji, to chcę powiedzieć, że moja ta polityczna mi podpowiada, że poparcie na pewno musi być większe, dlatego że gdyby nie było e, duże, albo gdyby przeciwnicy programu 500 czy 800 plus były rzeczywiście. Tak e, mocno reprezentowanych, znaczy gdyby ich było tak wielu, to znaczy prawie 60%, no to wówczas e, jedną z pierwszych rzeczy, które ten obecny rząd e, zrobił, no nie byłoby rozszerzenie programu 500, plus do 800, plus, co zresztą było zapowiedzią przecież z kampanii e, jeszcze z września ubiegłego roku Prawa i Sprawiedliwości, a, a to jednak zostało wdrożone. E, kolejna rzecz, gdyby. Gdyby kwestia e, ta była przesądzona, jeżeli chodzi o opinię publiczną, no to z tym programem można by się rozprawić w sposób stosunkowo prosty. Oczywiście trzeba by pewnie poczekać na innego prezydenta, bo ten nie podpisze ustawy jej likwidującej, a nie ma po prostu w tej chwili większości, która obaliłaby jego weto, ale e, nie trzeba by robić w związku z tym jakichś wielkich PR-owych fikołów. Między innymi nie trzeba by zaprzęgać różnych. No, to jest też, być może zechcesz to później poruszyć, że rękami i głosami kobiet właściwie próbuje się zdyskredytować ten program. No Jachire i hire tam jej podobne różne e, e, awatary można powiedzieć, e, b, bo to no, ona jest oczywiście w forpoczcie tego wszystkiego, natomiast... E... No fajne jest takie zdjęcie, że ona na jakimś placu imienia Margaret Thatcher obwieszcza... Tak. Że, że socjal trzeba znieść. Tak, tak, tak. tak. No, no to... Symboliczne w jakiś tak, sposób. No. Tak, tak, nie tak. wiem, czy ona sobie zdaje sprawę z tego, na ile to jest symboliczne, no, ale. Zdaje sobie sprawę, że nazywają ją lewaczką. No tak, to wszystko to jest już taki polski konglomerat, nieporozumień, no, ale to już w tej chwili nie wchodźmy. I wydaje mi się, że to jest próba takiego oswojenia ludzi z konkretnym zamiarem, no, którego jeszcze nie można w sposób taki zupełnie czytelny wyrazić, a pod który robi się podchody już od jakiegoś czasu, bo moim zdaniem pierwszym podchodem pod likwidację 800, plus jest uruchomienie. Tak zwanej procedury nadmiernego deficytu przez Unię Europejską. Ja jestem dość dobrze zaznajomiony z no, różnymi osobami, które pracują w Europarlamencie i mm, które też były europosłami do niedawna, I, i stamtąd mam informację po prostu bezpośrednie, że to w ogóle Unia Europejska nie naciskała na to, żeby uruchomić tę procedurę nadmiernego deficytu dla Polski, pomimo tego, że parametry techniczne rzeczywiście są, tylko Donald Tusk sam zabiegał o to, żeby ją uruchomić i prawdopodobnie właśnie po to, żeby na jakimś etapie móc powiedzieć, no słuchajcie, no Unia Europejska, no musimy coś, musimy coś zrobić. To samo moim zdaniem jest, jeżeli chodzi o ten deficyt budżetowy gigantyczny, największy bodaj od 1989 roku, Czyli ponad 240 miliardów złotych. Trzeba było nowelizować niedawno ustawę budżetową na przyszły rok o 40 miliardów. Ja od swoich no, informatorów wiem, że to już od dawna wiadomo, że to nie chodzi o 40 miliardów, tylko o ponad 50 miliardów. Czyli prawdopodobnie 53, mniej niż 55, ale więcej niż 50, więc będzie pewnie niedługo kolejna ustawa nowelizująca budżet. No i tym razem Donald Trump zapowiedział, że żadnych cięcia wydatków żadnych nie będzie. No to było bardzo wyraźnie powiedziane na konferencji prasowej, gdzie te zmiany obwieszczano, więc znów, no to jest kolejny dowód na to, że oni się jednak boją tego zrobić i muszą najpierw stworzyć odpowiedni grunt i zaprogramować po prostu opinię publiczną do tego, żeby, ja myślę, żeby to myślała. I stąd są te. Wewnętrzne sondaże mają inne niż te. To o, to, co oczywiście, oczywiście. I stąd są. Te wymysły, no zróbmy tam sondaż. No, wyjdźmy tu na ulicę, zatrzymujmy przypadkowych ludzi, zróbmy sondaż a propos 800, plus i wyjdzie bardziej reprezentatywny na pewno niż te 800 czy ileś tam osób, które poniżej 1000, w każdym nie pamiętam, czy 800, 800 tak? Mm -hmm. które e, odpowiedziały w. E, 800 tym... osób, tak? Tak, 800 osób i jeszcze jest, to, jest to badanie, do którego nie można dotrzeć. No naprawdę, to jest jakiś no że wszyscy mówią o badaniu, którego nikt nie widział. Tak, to, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, może ktoś lepiej szuka niż ja, ale jak mówię poprzednie straszenia opinii publicznej tym, że większość kobiet w wieku rozrodczym nie chce mieć dzieci, tam dwie trzecie. Ja się dokopałam do tego badania, musiałam Ceposowi 2 zł zapłacić, czy coś w tym, czy 8, no nie wiem, jakiś, jakiś, jakąś małą sumę. I to badanie, no ta z kolei w tamtym badaniu chyba ta panika była zrobiona po prostu z powodu niewiedzy, a nie, a nie z powodów jakichś takich propagandowych, ale zajrzałam do tego badania, no i stało się jasne. Kobiet w wieku rozrodczym, czyli kobiet, wszystkich kobiet, łącznie z tymi, które mają dzieci. Mhm. Więc, więc tu, więc to nie było to, żeby ludzie od razu zobaczyli młode kobiety, które, które są, no, w takim wieku, kiedy najczęściej się podejmuje decyzję o dziecku, czyli, no, tam, nie wiem, 26 do 35 powiedzmy lat. i i że te kobiety nie planują w dwóch trzecich. I mm -hmm. to była nieprawda. Więc, więc tutaj, więc tutaj też, jest, też jest pewnie podobnie, że, że właśnie, że albo jest to normalne badanie, które zostało źle zinterpretowane, albo, co przypuszczam, jest to badanie robione taką metodą, jak te na, na wydziale psychologii. To bi metodą Bilewica. Tak, mam ankietkę do wypełnienia. A, a. No, no takie, takie właśnie, które mają, coś, które mają coś, udowodnić. I tutaj ciekawa sprawa, że o ile za czasów pisu były były takie instytuty, które które to badały, które miały dość prawicowe takie no, poglądy, no wiadomo. Afiliacje. Afiliacje, ale robiły badania bardzo solidnie i niektóre tezy prawicowe im się po prostu nie sprawdzały. Zaraz o tym, zaraz o tym powiem. O tyle, tak zwane, no nie wiem jak to nazwać, no liberałowie ekonomiczni robią badania z tezą wyraźniejszą i y, mniej mającą wspólnego spotkania. Wydaje... Ludzie po prostu się na tomografii mocno nie znają, a wypowiadają. No tak, ale widzisz, to, że się nie znają, to mam wrażenie, że jest, oczywiście, to jest problem, to absolutnie się z tym zgadzam, tylko mam wrażenie, że gdyby im nie podpowiadano cały czas tego rodzaju jakichś takich, no, nieprawdziwych albo manipulatywnych e, właśnie opinii, albo mm, nie podsuwano im takich rzeczy, jak ten dziwaczny sondaż dotyczący 800+, no to wtedy prawdopodobnie, pomimo braku wiedzy, no to e, ten odróżnik Ruch, reakcja byłaby bardziej prawidłowa i bardziej jakaś taka logiczna z punktu widzenia no, takiego zupełnie bazowego rozumienia: to znaczy, no, potrzebujemy ludzi w. Państwie, potrzebujemy rozwijać społeczeństwo, potrzebujemy przynajmniej tego tak zwanej zastępowalności pokoleń. To zaraz ty może dokładnie powiesz, co to jest, żeby no utrzymać chociażby ten poziom, który mamy, no i żeby było komu przynajmniej płacić te składki emerytalne, które będą później i rentowe i tak dalej, które będą podstawą utrzymania osób w podeszłym wieku. No, ale nawet czyli chodzi, chodzi o to, żeby się nimi ktoś zajął, no ktoś miałby. Albo no, no więc i... właśnie. Przecież to, to, to będą ludzie, no w pewnym momencie staną się niepełnosprawni. Trzeba się nimi zająć. No chciałam to, to wytłumaczyć, co to znaczy zastępowalność pokoleń. Zastępowalność pokoleń to jest wskaźnik dzietności na kobietę w wieku rozrodczym, czyli w wieku 16-49 lat. Czasem się to liczy inaczej, wtedy wychodzą właśnie pewne, pewne rozbieżności, no ale małe, bo matek poniżej 16 roku życia czy powyżej 49 jest bardzo niewielka liczba. W Polsce. w Polsce, tak. No w Polsce też powyżej 40 jest bardzo mało, bardzo mało matek. No ale, ale mniejsza z tym, a zastępowalność pokoleń zapewnia wskaźnik 2,1, i to jest wskaźnik dla Europy w ogóle nie do, nie do osiągnięcia. W tym momencie średnia dzietność w Europie wynosi 1,55. I, no I Europa ma no coraz, coraz mniej dzieci się rodzi. A tutaj trzeba uwzględnić kilka innych rzeczy. A tylko zapytam, żeby była jasność mhm. dla widzów. Jeżeli jest 1,55, to znaczy, że w rodzinie, czyli tam, gdzie jest kobieta, mężczyzna i ma się urodzić dziecko, to średnio statystycznie przypada 1,55 dziecka na parę. Czyli oznacza to, że ta para się nie reprodukuje w sensie ilościowym, no, tak, tak. bo musiałby być powyżej dwóch statystycznie średnio, żeby to rzeczywiście ta zastępowalność pokoleniowa. Właśnie, e... to, właśnie. Właśnie tak jest, dlatego mamy takie, mamy takie doświadczenie. My, bo ta, bo ta sytuacja trwa już przecież długo, bardzo, że nasze dzieci są w klasach, w, której, w, w których jest połowa lub ponad połowa jedynaków. Mhm. I to, jest, I to jest, z jednej strony, to stawia Polskę po prostu w, jako jeden z krajów europejskich, po, z drugiej strony, to pokazuje historię Polski, która jest odmienna od, od historii tych krajów europejskich. Bo weźmy Francję. Francja jest liderem dzietności od bardzo wielu lat. I Francja. Ma, ten, ten wskaźnik francuski to jest, jest koło 1,7, 1,8. No tutaj podaję takie rozbieżności, bo to są różne sondaże. Jeden jest, jedna czy różne dane, jedne są nawet z, z połowy roku 2024. No temu nie za bardzo można ufać, inne są za 2023, czemu można ufać. I tutaj Francja ma bardzo pozytywną strukturę, tak zwaną, zwaną piramidę demograficzną, bo pomimo, że ta. Ta liczba się zmniejsza, to ona się zmniejsza bardzo równomiernie. Nie ma w tej, nie ma w tej, w tej piramidzie demograficznej takich zwężeń, mm. które oznaczają, że ta, ta mała liczba ludzi musi się zająć tą. Tak, dużą. tylko powiedzmy, że ta wertykalna oś, bo ty mówisz o tych zwężeniach i rozszerzeniach, to jest, to są lata, tak? To znaczy. Tak, 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 więc to jest tu... To jest, no więc właśnie, że tam mamy lata tam 50, 60, 70 i tam, gdzie się rozwiera ta beczka, czy przepraszam, piramida, to ona, to ona wtedy to tam te, ta dzietność się zwiększa, natomiast tam gdzie się zwęża, tak, i tak, tak. jeżeli są tego rodzaju fluktuacje, a nie ma właśnie jakiejś stałości, jeżeli te fluktuacje są duże, albo na przykład mamy cały czas zwężenie, no to wtedy dochodzi do tych kryzysowych sytuacji, no które no, tak, dzisiaj czyli, no, które w Europie są normą już. Czyli Francja z, też nie ma zastępowalności pokoleń, ale Francja nie ma przewęża. Czyli liczba ludzi będzie się zmniejszać, ale w, w taki harmonijny sposób. I tak można zmniejszać liczbę ludności. W Polsce jest inaczej. W Polsce, na przykład, ty, Bojan, urodzony w latach 80., pochodzisz z wyżu. Z wyżu demograficznego największego po wyżu lat 50.. -tych. I zresztą to jest pokłosie tego wyżu. To są matki właśnie z tego, z tego wyżu. I. To jest takie właśnie zgrubienie. Ten wyż, lat, wyż końca lat 70., początku lat 80., tych ludzi jest dużo. Od lat 90. mamy zwężenie. I to drastyczne. Cały tak? czas, tak. Od 90 roku to jest bardzo ewidentne. Wszedł plan balcerowicza, ludzie przestali chcieć się rozmnażać. Mm. Ewidentne to jest i wszystkie nasze problemy są z tego. Bo tak, dzisiaj osoby. Znaczy wszystkie to może problemy. Nie, znać. ale naprawdę dzisiaj osoby, które, które są w tym takim piku jakby rozrodczości, to są osoby już urodzone mm. w transforma po transformacji mm. ustrojowej. I jest ich mało. Mhm. Więc mało nie urodzi więcej. To jest też ten problem, że dzietność liczymy jako y, y, na kobietę w wieku rozrodczym, ale kobieta lat 48 jest w wieku rozrodczym. Kobiet lat 48 jest bardzo dużo, mhm. kobiet lat 45 jest bardzo dużo, bardzo mało z nich urodzi. I w tej grupie jakby tych, tych potencjalnych matek kobiet w wieku rozrodczym, bardzo dużą przewagę mają te, które są w tym późnym wieku rozrodczym, w którym w Polsce się rodzi bardzo mało dzieci, bo na przykład we Francji kobiety po 40 to jest już duża grupa rodzących. Więc ta struktura w Polsce jest niekorzystna pod kątem tego, że pod kątem tak zwanego starzenia się społeczeństwa, bo bardzo mała liczba osób będzie musiała i pracować, i zajmować się Rodzi, rodzicami czy innymi starszymi e, osobami. I tutaj, I tutaj mamy kilka takich e, też niekorzystnych, jakby, e, jakby, to, jakby to nazwać, no, takich e, niekorzy, niekorzystny punkt wyjścia. Na przykład to, że w Polsce e, rodzicami zajmują się głównie córki. Mhm. Ale jeżeli e, to, to są te dzieci, te córki, tak, są jed, e, to są jedynacy, czyli są ludzie z samym synem. To oznacza, że trzeba zacząć uczyć mężczyzn, chłopców jeszcze, że zajmujemy się starszymi ludźmi. A to jest w ogóle nieporuszane. Tak, tak, ale... To jest w ogóle nieporuszane w tych, w tych wszystkich dyskusjach. Mi się tak wydaje, sam... że to jest problem też taki, bo kiedyś o tym wspominaliśmy, że to nie tylko młodzi mężczyźni, ale w ogóle no to pokolenie, które dzisiaj ma powiedzmy tam 20 lat, to są ludzie, którzy w ogóle mają bardzo mały kontakt i z bardzo małymi dziećmi, i z bardzo starymi tak. ludźmi. I w ogóle tutaj nastąpi pewnie jakiś kulturowy taki, Moment kryzysowy też, w momencie, no tak, w którym bardzo Tak, są bardzo, ta są bardzo zdziwieni, że na przykład opieka nad kimś to zabiera czas. No tak, tak. tak ale... A może jest niezbędna. Jest no tak. męcząca, tak. Więc, więc tutaj są te rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę poruszyć, ponieważ, ponieważ ja robiłam raporty dwa demograficzne dla Warsaw Enterprise Institute i. Przy tych raportach korzystałam właśnie z takich dwóch, no raczej prawicowych instytutów: Polski Instytut Ekonomiczny i Fundacja czy Instytut Pokolenia. I tutaj im wyszły bardzo fajne rzeczy, i właśnie chciałam to podkreślić, ponieważ to są, no to były uczciwie zrobione badania, trzeba powiedzieć, bo oni tak trochę opłotkami, ale chcieli udowodnić. Coś takiego, co dzisiaj pisze na przykład Rzeczpospolita, że kobiety są za bardzo wykształcone i pary się nie mogą tworzyć, bo jest duża luka edukacyjna. I co wyszło. No nie co... korzyść mężczyzn jest tak. niezwykle... I co wyszło? Wyszło, że kobiety z, tego, z tych badań, z tych instytutów, czyli to było już parę lat temu, wyszło, że kobiety wykształcone częściej się rozmnażają niż niewykształcone. Czyli tam, tam też któreś z, z tych sondażowni wyszło też, że, wyszło też, że kobiety wcale nie zwracają uwagę na to, że mężczyzna musi mieć takie samo wykształcenie jak one. Czyli tu jest, tu jest jakby obalenie tego, tego mitu, którym żyje internet, czyli tak zwanej hipergamy, że kobiety się łączą z mężczyznami wzwyż. Otóż jest to w Polsce nieprawda i to od bardzo dawna, mhm. bo kobiety mają przewagę edukacyjną już od, już od dość dawna, ale no wcale, nie, wcale nie jest to nie jest to jakieś takie no że one nie będą chciały się związać z mężczyzną niżej wykształconym. No jest tutaj jest jeszcze, jeszcze jedna sprawa ważna, że kobiety w Polsce muszą się kształcić, ponieważ ponieważ bez wykształcenia mają bardzo słabe perspektywy. Gorsze no niż mężczyźni. Jeśli pozwolisz, to ja tutaj zacytuję, żeby nie być gołosłownym, co Rzeczpospolita pisa, pisze na temat, ponieważ tutaj jest jeszcze. Zacznij tak, od tego nagłówka, tak. To wiesz co? bo Są dwa artykuły, o których chciałbym wspomnieć podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Jeden to jest, podejrzewam, że o tym ten nagłówek masz na myśli. To jest artykuł Bogusława Hraboty z 22 października pod tytułem Zamknąć 800 plus, czas na nowe programy. Mhm. E, i, no i on tutaj pisze między innymi należy się pożegnać z programem 800 plus, czyli iluzją, że można garścią srebrników skłonić Polaków do posiadania dzieci. Tu mu się chyba pomyliły role tam literata i mhm. publicysty. Ten program to czysta polityka, kupowanie głosów działanie pozorne które uniemożliwia bardziej racjonalną politykę społeczną Ja się boję pomyśleć co oznacza racjo bardziej racjonalna polityka społeczna dla Bogusława no ale to zaraz zaraz do tego dojdziemy natomiast ja bym chciał zacytować w kontekście właśnie tej tego co ty powiedziałaś o luce edukacyjnej bo tak to że grupa no powiedzmy niezbyt e, takich rozgarniętych mężczyzn tego rodzaju propozycje podchwytuje właśnie na jakimś tam X-ie Facebooku czy czymś podobnym, no to to jest jedna, powiedzmy, jedna, jedna noga problemu. E, I to powiedziałbym ta krótsza, bo ta dłuższa, bardziej e, odpowiedzialna za to, że ten, problem, że ten problem stoi gdzieś w centrum przestrzeni publicznej, to są publikacje no, mediów, tych tak zwanych głównego nurtu. I tu mam drugi artykuł. Z 29, 25 września 2024 roku, autora, autorstwa Mikołaja Fidzińskiego. No i tenże Mikołaj Fidziński tutaj strasznie rozpacza, przywołuje różne dane, że tyle i tyle się urodziło dzieci. I tutaj to myślę, że nie jest niezbędne, żebyśmy teraz dokładnie te wszystkie liczby przytaczali. Ale posiłkuje się ekspertem, który nazywa się Mateusz Łakomy. Jest on przedstawiony tutaj jako ekspert do spraw demografii i autor książki Demografia jest przyszłością. No, i on tutaj najpierw mówi jakieś banały, typu brak działań na rzecz wzrostu dziedności długofalowo skutkować będzie ryzykiem stagnacji gospodarczej, a nawet wieloletniej recesji. No to tak. E, a później przechodzi między innymi właśnie do tego, do tej argumentacji, którą ty tutaj skrytykowałaś. I mówi tak. W rozmowie z tym dziennikarzem wiemy, że dzietności sprzyja wyrównanie poziomu wykształcenia między kobietami a mężczyznami obecnie mocno zaburzone na niekorzyść mężczyzn zauważa. To tak zwana luka edukacyjna. I zwróć uwagę, że tutaj subtelnie się podpowiada coś takiego, że kobiety są za mądre. Tak. Że to jest, że one, to jest na niekorzyść mężczyzn. Na wiesz, mężczyźni, mężczyźni są pokrzywdzeni, bo kobiety są mądrzejsze, czy tam lepiej wykształcone, wiesz, coś znaczy, takiego. Ale właśnie chciałam tutaj zauważyć. I tutaj, że... ale poczekaj, poczekaj, dokończę tylko, bo tu on. T, b, b, Wyraża stwierdzenie, które stoi w sprzeczności z tym, które ty przed chwilą sformułowałaś, mianowicie co do zasady, to jest chyba obserwacja bardziej niestety. Ludzie wchodzą w związki z osobami do siebie podobnymi, także pod względem poziomu edukacji. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że młode kobiety częściej wyjeżdżają do dużych miast, między innymi na studia, a mężczyźni częściej zostają w mniejszych, rodzinnych miejscowościach, powstaje sytuacja, w której światy obu płci mocno się rozjeżdżają. Część kobiet i mężczyzn zwyczajnie nie jest w stanie znaleźć partnera lub partnerki. No, mężczyźni zostają na wsi, ponieważ nie, nie pamiętam w których czasach, ale w PRL-u y, 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 przez jakieś dziesięciolecie lub dłużej panowała zasada, że własność rolną można zapisać tylko synowi. By, by, naprawdę były to, No, i teraz i teraz zdziwienie, że, że mężczyźni zostają. No to było oczywiście niesprawiedliwe, no to było strasznie seksistowskie. No i chciałam tutaj powiedzieć tak, że ta prawica, która dała, która uruchomiła program 500, 500+ który teraz przekształcił się w 800, to jest, to jest prawica, która jest znacznie bardziej lewicowa niż, niż prawica, która. Uważa, że kobiety powinny, kobietom powinno się utrudnić wyższe wykształcenie. Podkreślam, kobiety z wyższym wykształceniem rodzą dzieci chętniej niż kobiety bez wyższego wykształcenia. I, i to, 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 jest, to jest bardzo ważne. I to właśnie wynika z całego szeregu czynników, do których nie należy w ogóle jakiś, jakiś sposób szukania partnera. I, no i tutaj. No chciałam bardzo to podkreślić, że ci, co się przedstawiają jako liberałowie, czyli bliżej lewicy, są mm, tak naprawdę znacznie bliżej tego... W sensie praktyka tego ich liberalizmu, na, no. na tyle, na ile oni go rozumieją, tak jak go rozumieją, jest że Donalda Tuska jest, jest po prostu jest naprawdę taka fundamentalistyczno jakaś no ultra, nie, no, bo taka... Przecież wiemy, przecież wiemy, ja to ostatnio słyszałam, jak Zuzanna Jakowicka to mówiła, ale to chyba trzeba podkreślać, że czym... W danym narodzie więcej osób jest wykształconych, tym lepiej. Mhm. I dla nich, i dla narodu, ale tu nie, bo kobiety rzekomo potrzebują mężczyzn na tym samym poziomie albo wyżej. No tak, ale, ale, jakie nic są, nie dobrze, ale jakie są na to, jakie są na to dane? To znaczy skąd, skąd to powstało? No to jest poza... przekonanie. To jest po prostu wymysł ludzi, Słuchaj którzy zwykle. nie są w stanie po prostu stworzyć jakiegoś sensownego związku, a tym bardziej takiego, z którego miałaby powstać rodzina z dziećmi i tak no dalej. dalej. I, po, I później oni siedzą tam gdzieś po internetach i wylewają swoje gorzkie żale. No tak, i to jest całe te całe te właśnie, no już takie, no już bliskie tych redpilów, tych... tych No dobrze, ale poczekaj, bo to zanim, wiesz, tu zabrniemy znowu w błota internetu, co tam, ja wiem, że ty lubisz to robić, ale no <grym> jednak e, pozostańmy jeszcze, ja powiedziałem o tych dwóch nogach i tej bardziej stabilnej, no jedna kwestia to jest, to są oczywiście media, a druga to są takcy ludzie, którzy do tych mediów tam pisują, ale mają taką funkcję komentatorów, ekspertów od wszystkiego, no i to w Polsce to jest w ogóle bardzo modna funkcja, wiele osób jest ekspertami od wszystkiego, bardzo duża część opinii publicznej, przypominam, że tutaj te cykle, one są bardzo różnorodne, bo to najpierw byli no tak już nie sięgając jakoś bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale ekspertami od e, awiacji cywilnej i wojskowej, potem od wirusologii, potem od polityki zagranicznej, od sztuki wojennej, od wielu rzeczy. No i e, mam wrażenie, że teraz e, jest też taka kwestia, no zwłaszcza na okoliczność tego podejmowania tej, tej takiej fałszywej, zakłamanej krytyki programu 800+, który proponuje Jachira, czy tam ludzie, którzy są związani powiedzmy z obecną władzą. E, no to będzie zaraz bardzo dużo ekspertów od dzietności, no i oni właśnie, czy od demografii, demoskopii, od wszystkich tych rzeczy i oni oni też i to zobowiąże natychmiast tych komentatorów do tego żeby także zająć stanowisko. No i już się to zaczyna dziać. I widzę wszystkich tych luminarzy, powiedzmy tych tej, tej dziś opozycyjnych powiedz mediów, wszyscy Rafał Ziemkiewicz, Stanisław Janecki, Wiktor Świetlik, no można wymieniać du, wielu jest takich, ja no nie chciałem kogoś tutaj pominać albo pokrzywdzić Słyszałem. tym to nie wiem, ale już tam się zaczyna, że nie, że, o, że to jest wiadome i że to jest jasne, że to jest oczywiste, że jest na ten temat strasznie dużo literatury. Oni niej w ogóle nie cytują, ale tej literatury jest bardzo dużo, na temat tego, że jakiekolwiek kwestie ekonomiczne i socjalne w ogóle nie mają wpływu na dzietność. Jedyny wpływ na dzietność ma kwestia przekonania m, takiego kulturowo-ideologicznego czy socjokulturowego o tym, że istnieje konieczność posiadania dzieci, żeby. Przekonania te... kobiet. Przekonania kobiet, ale nie, ale no właśnie w na... bo, bo po prostu w narodzie musi istnieć taki metafizyczny czynnik, który będzie skłaniał kobiety właśnie do tego, żeby rodziły, mężczyzn do tego, żeby zapładniali, a kobiety i mężczyzn jednocześnie do tego, żeby zakładali rodziny. No i najlepiej oczywiście, to nie zawsze się ekspresji z Werbis pojawia, ale żeby tym czynnikiem był, yy, kościół katolicki. No to w Polsce, więc mamy tutaj. No chciałam tutaj, chciałam tutaj podkreślić. No, przepraszam, bo... to jest głupie wszystko, chcę, tak, e... żebyśmy to, jakby, zesekcja tego te raporty. Uświadomiłam sobie parę rzeczy, bo dokonałam wielu analiz porównawczych różnych krajów. I krajami, które w Europie są jakby taką awangardą tej niskiej dzietności, to są Włochy i Hiszpania. Co charakteryzuje te kraje? Czy charakteryzowało? One były bardzo konserwatywne. Tam kobieta, jak rodziła dzieci, to rezygnowała z pracy. Do osiemnastki tych dzieci. I w związku z tym kobiety po prostu nie chciały rodzić z tego powodu żeby nie rezygnować z tego życia. To za mało było tego zawodowego. czynnika, za mało A, było według e, tych korea, korea Południowa, kraj, w którym jest najmniejsza dzietność na świecie. Nie wiem, czy wiecie, jest to kraj bardzo tradycyjny, w którym kobieta, która ma dzieci, nie istnieje na rynku pracy i ma szereg obowiązków wobec tych dzieci. Podobnie na przykład Japonia. Znaczy, no tutaj nie ma tak bardzo wielkiego żalu, bo to są kraje niezwykle mo mocno, licznie zaludnione, ale są to krajów, w których kobiety po prostu masowo powiedziały nie. Mhm. Kraje tradycyjne, czyli to przekonanie naszej tam prawicy czy okolic prawicy, że jeżeli kobiety by dostały taką łaskę, że na przykład mogą nie pracować, tylko być całkowicie uzależnione od męża, to, to na pewno będą dużo rodzić. Otóż nie. No tak, ale tak tu, tu widzisz jest bardzo ważny ten moment e, powiedzenia nie, tak jak to, to symbolicznie biorąc przez kobiety, i prawica w Polsce i ta liberalna, i ta jakaś tam konserwatywna, i ta prokościelna, propisowska, jakbyśmy sobie tego nie nazywali, cały ten konglomerat generalnie uważa, że właśnie tego nie powiedzą tak wprost, hmm. ponieważ to no, jest trochę niezgodne z prawdą etapu i, e, i czy mądrością etapu należałoby powiedzieć, ale. To właśnie chodzi o to, żeby kobietom uniemożliwić mówienie tego nie. To znaczy, najlepiej jest spowodować jakąś taką okoliczność i się znajduje, oj, one są za mądre, tak. za dużo jeżdżą do tych dużych miasta, ci biedni mężczyźni. No trudno, właśnie, to wszystko, tak, tak, tak. Więc, e, i to mówi się, o, można powiedzieć, albo na takim poziomie, powiedzmy, konfederacko-korwinistycznym, czyli tam, no, jakby to Korwin powiedział, nie będę tutaj wymyślał, e, albo, e, albo właśnie tak, jak mówi to Bogusław Hrabota, czy ten cały Filip czy jak on się tam nazywa. No, to jest właśnie, to, to jest jest, to są właśnie te, o, tak, nie, trochę to zawoalują, trochę to zniuansują, ale tak naprawdę chodzi o to samo, że tam kobiety do kuchni i niech tam siedzą i, i z, z dziećmi. Tak, no właśnie, a, a tutaj z analizy. Niech się nie wychylają. Na przykład y, fra, francuskiej y, polityki, y, tej. Y, Dookoła, dookoła dzietności wynika, że więcej dzieci no w krajach tych tak zwanych rozwiniętych, rodzi się tam, gdzie kobieta może wrócić na rynek pracy po, po urlopie macierzyńskim, no znaczy nie mówię od razu, tak? Po, czy, po, no, czy powiedzmy po dwóch latach, tak? Nie po takim bardzo długim czasie. I, i tutaj czy mogę tylko jedną rzecz jeszcze wtrącić, jeśli pozwolisz, bo ty powiedziałeś o Francji, powiedziałeś o Francji w takim, powiedzmy, przestrzeni, rozumiem, ostatnich kilkudziesięcioleci. I to, to jest oczywiście, no, absolutnie bardzo wartościowy punkt odniesienia, ale chcę podać taki, który być może jest trochę bliższy, że tak powiem, niczym koszula ciała naszym widzkom i widzom, ponieważ w 2019 roku, tu jest bardzo ciekawa taka statystyka, którą przytacza m.in. Money.pl i Deutsche Welle też, Otóż Polki mieszkające w krajach Europy Zachodniej miały wyższy współczynnik dzietności tak. niż w Polsce. Na przykład w Wielkiej Brytanii, 20, czyli dokładnie tam, na tym zgniłym zachodzie, gdzie im cały czas mówią, że nie miejcie dzieci, w ogóle tylko kariera, pieniądze, przyjemności, hedonizm i tak dalej tym kobietom tam, ale to tam polskie Polki miały ten wskaźnik dzietności wyższy. No i oczywiście wyobrażam sobie, że tam te, ci publicyści, których nazwiska tutaj wymieniłem, to oni pewnie będą to tłumaczyli tym, że one tutaj te kobiety to takie katolickie poszły tam rodzić dawać przykład po prostu. Ale my, jako ludzie racjonalni, nie odchodzący od rozumu. Wiemy, że chodziło dokładnie o co... No o, o kwe... Oczywiście, się. po pierwsze mogą tam zarobić lepiej niż w Polsce, po drugie mają większą ofertę, jeżeli chodzi o opiekę okołoporodową, tak. poporodową, I... mają większe zabezpieczenie, tę tak zwaną sieć bezpieczeństwa socjalnego, że jak to się tam na polski oficjalnie tłumaczy, i dzięki temu mogą sobie pozwolić na tego rodzaju no, postępowanie, które... Je... Zresztą no powiem też... Czyli zakładanie też, rodzin, to o to mi chodzi. Tylko po... ...takiego pedagogicznego... Już, już, ten, tylko, mhm. Żeby sama statystyka była, 16,7 Tysiąca dzieci w Wielkiej Brytanii urodziły Polki w 2019 roku i to jest najbardziej znaczący odsetek urodzeń wśród wszystkich cudzoziemek w tym roku. Aha, mm. czyli nawet wśród tych, które się rzekomo tak szybko rozmnażają, czyli tak, ty... z krajów islamu. Znaczy, ja jeszcze powiem tak pedagogicznie, bo nie mogę się zgodzić z tym, co znowu wybryzguje, bo to tak co, co, co dwa lata, co trzy y, takie się coś y, pokazuje. Mianowicie te, te wszystkie pragnienia o tych domowych kobietach, które urodzą szóstkę dzieci, y, to są. Y, y, no wszelkie dostępne mi dane wskazują na to, że w krajach rozwiniętych, oczywiście, większa dzietność jest w rodzinach, w których kobieta pracuje i się rozwija. I tutaj, i tutaj też w jakimś sensie muszę pochwalić ten poprzedni rząd. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tam stawiano na no to, żeby kobiety pracowały. Rodziły. Znaczy, żeby miały dużo tego, tej pomocy, kiedy nie będą pracowały, kiedy będą miały tę przerwę, ale, ale mimo, że to było prawicowe, nie było nacisku, że one mają rezygnować z pracy. Ten nacisk na te tak zwane trad wives, bardzo mnie to dziwi, jest bardziej obecny wśród no, takich libertarian niż wśród prawicowców. Mm -hmm. Znaczy teraz się A teraz może... Konserwatystów, tak konserwatystów. Tak, teraz to się może zmienia, ale też chciałam powiedzieć, Polska ma tradycję kobiet, które pracują. Mm -hmm. To jest inne niż Stany Zjednoczone, w, której, w których te tradwives rzeczywiście istniały. W Polsce to jest zja zjawisko nieznane ale nie... i, i praktycznie niemożliwe, ponieważ, ponieważ przeciętnego mężczyzny nie stać na e, utrzymywanie żony i kilkorga dzieci, żony, która nie zarabia pieniędzy. Więc tu, więc tutaj te właśnie te pragnienia tych, tych trad wives są takie na gruncie polskim bardzo, no, obce po pierwsze, a po drugie, no to jest oblicze właśnie tego, ta, tego co nazywamy bekleszem, czyli właśnie kobiety się zrobiły za mądre, kobiety za dużo mogą, kobiety mogą sobie wybierać mężczyzn, a nie... Ale i to, i to moim zdaniem, to właśnie, co ty teraz przed chwilą tutaj wskazałaś, to jest jeden z tych elementów, który strasznie dotyka do męskiego, po prostu nie jest w stanie tego ja jakoś wytrzymać, Widziałam jakiegoś mężczyznę, który miał bardzo dużo obserwujących na x który napisał Kiedyś to było, że jak kobieta do 25 roku życia nie wyszła za mąż, to się już czuła starą panną. A tam, aaa, no. super, no wspaniałe. Tak. Czyli chodzi o to, żeby móc te kobiety szantażować, tak, żeby a, nie, żeby, a nie żeby one sobie mogły po prostu wybrać, y, z kim chcą mieć dzieci. No tak, tak. I do tego jeszcze dochodzi taki, taki strach. O podłożu już takim rasistowskim, bo anus, one wybiorą kogoś niepolaka. A tak, i tutaj się trzeba pisać: Polka przez zero z majtery tak, i tak, tak dalej. No, to jest wybiorą wybiorą nie Polaka, bo i Polak, i Polak będzie miał coraz coraz większe kompleksy, będzie coraz bardziej nienawidził kobiet, ale będzie, nie będzie tego łączył, że kobiety się nie chcą z nim spotykać, bo on nie lubi kobiet. Nie, tak, bo to system po prostu wyprodukował złe kobiety, ale to zawsze są winne. Złe tak. kobiety to po prostu jest. Natomiast no, wydaje mi się, że kwestia tego. Tej reakcji, która jest no, patologiczna, inaczej tego nie można określić, tej dużej grupy mężczyzn. I mi się wydaje, że to, co Ty tutaj opisałaś, to jest coś, co w internecie na co w internecie ci mniej lub bardziej anonimowi, z większą lub mniejszą ilością obserwujących mężczyźni mogą sobie pozwolić, bo to właściwie podbija im popularność zapewne, zwłaszcza na takich platformach jak X, które są potwornie zmaskulinizowane. I. I, i, i tego rodzaju poglądom jest tam łatwiej się zagnieździć. Natomiast właśnie tacy ludzie jak Hrabota, czy jakiś tam Rafał Ziemkiewicz, to oni to mówią w po prostu bardziej subtelny sposób. Ale cały ten, można powiedzieć, establishment ma yy, no, bardzo podobne poglądy do tych, które właśnie na x ty obserwujesz i tutaj skrytykowałaś, ale które yy, no, są naprawdę przerażające, no, są barbarzyńskie poglądy po prostu. I... Yy, yy, yy. To, że ta duża grupa nie mężczyzn nie może jakoś dojść do takiego w sumie logicznego i prostego, racjonalnego wniosku, że słuchajcie, no jeśli kobiety w jakiś sposób, tak zupełnie obrazowo mówiąc, na, na, na najbardziej możliwy, możliwym ogólnym poziomie, nas tutaj nie chcą, odrzucają i tak dalej, no to należałoby być może zacząć nad sobą pracować, tak, żeby być dla tych kobiet bardziej atrakcyjnym. Ale tu właśnie wkracza ten moment, kiedy złe kobiety, one, to dla nich nigdy nie będzie wystarczająco, nigdy to, wiesz... No albo postarać się o to wyższe wykształcenie, skoro uważają, że kobiety tego potrzebują, ale to nie. No tak, ale, ale no właśnie, na to też nie ma żadnych dowodów, że trzeba być bogatym, że trzeba być wykształconym, no, więc... No nad wyglądem na pewno można popracować, ale... No tak, wyglądem, są higieną, tak, 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 albo na przykład nie siedzieć w internecie i nie pisać jest, głupot o kobietach jest cały czas. Lepsza, jest jest... Jest lepsza metoda, można, y, można przystąpić do RedPillu. No tak, i zostać tam, e, zostać wtedy, e, w ty, w ta, tak, tak, w, tej, w tym takim, takim dziwnym zbiorze mężczyzn, e, którzy e, no, właściwie manifestują w przestrzeni publicznej głównie nienawiść do kobiet. Tak, no, to jest takie... no, tak, no i to monetyzują, niestety. Ale... ale nie pomaga im to raczej w tym, żeby w jakiś sposób e, zmienić ten status, no, na który oni narzekają. Jeśli nie rozmnożyli się wcześniej, to szanse maleją. Tak. <grymne> tak, 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 tak. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, ponieważ no, wspomnieliśmy tutaj o tych jakiejś metafizyce socjokulturowej, na którą stawia właśnie prawica, czy luminarze tej prawicowej publicystyki w Polsce. Wspomnieliśmy o kwestiach tej nienawiści do kobiet, która się leje w internecie, ale również w różnych artykułach w prasie głównego nurtu, tylko oczywiście bardziej subtelnie. Ale jedna rzecz wśród tych krytyków, jak Wspierania, e, wsparcia socjalnego dla kobiet czy dla rodzin, które mają dzieci lub planują mieć dzieci. Jedna rzecz mnie dziwi, to znaczy cały czas właśnie ignorują kwestie statystyczne, dlatego że e, w PRL-u, gdzie dzietność no jednak była wyraźnie wyższa niż w latach 90 Była, była zastępowalność po kolei. Tak, była zastępowalność po kolei, no poza tym były też takie bardzo no, mocne wskaźniki, na przykład w latach 1950-55 ten cały TFR, czyli właśnie współczynnik dzietności, wynosił między 3,5 i 3,7%. Czyli 353. Jest tak, ale to, to cała Europa miała tak, i okay. socjalistyczna i kapitalistyczna, bo to był wysz No tak, tylko też powiedzmy, że Europa kapitalistyczna była po II wojnie o wiele bardziej socjalistyczna w sensie no to, niż to, to wcześniej, jest. także to e, nie, nie można od tego abstrahować. W latach 60. i 70. obserwowano stopniowy spadek dzietności, osiągając około 2,3 w 1980 roku w, w Polsce. W 1990 wynosił on 1,99, a w 2000 spadł do 1,37. Więc mamy bardzo czytelną trajektorię. Więc to jest, to jest jedna kwestia. I druga teraz, właśnie przechodząc do artykułu Bogusława Chraboty, chcę tutaj zacytować następującą kwestię. Otóż politycy poprzedniej rządzącej nad Wisłą ekipy chwalili program 500+, który miał rzekomo rozwiązać problem deficytu urodzeń. Ja nie jestem pewien, czy w ogóle można tak mówić, że on miał rozwiązać problem deficytu urodzeń. Było wiele założeń, które towarzyszyły temu 500 plus. Polemizowaliśmy z jego tezami na tych łamach zawdzięcie, twierdząc, że się nie sprawdzi, a dziś mamy na to dowody. Po 2016 roku dzietność nieco drgnęła, ale dziś mimo że świadczenie to wynosi już 800 zł, spadła do poziomu najniższego w historii. No ale mówię, no to jest też y, mniejsza y... Mniejszy procent wśród kobiet w wieku rozrodczym, tych kobiet, które rzeczywiście yy, yy, no, urodzą, prawdopodobnie, yy, bo, yy, no, bo kobiety między 40 a 49 rokiem życia nie są już znaczącą statystycznie grupą kobiet, które, yy, które się uwzględnia, że one urodzą jeszcze życie. No dobrze, ale on tutaj jeszcze mówi coś takiego, że ten 800 plus to do kosza, że potrzebny jest wiele innych systemowych usprawnień, które spowodują, no że potencjalnie to... rodzice zdecydują się na dziecko. Wyrównanie praw kobiet, Rezygnacja z pewnych. Ry... Podznanie Pewny... praw kobiet, czyli obniżenie praw kobiet, tak? No, Bo... rozumiem, że on się powołuje na ten artykuł, tego wcześniej mówiono. Mogą być co... lepiej wykształcona niż swój mąż. Rezygnacja z pewnych rygorów kulturowych i społecznych. Rozumiem, że właśnie z tego, żeby kobiety nie były ta, tak no, aktywne i samodzielne, tak? Systemowe wsparcie dla kobiet w ciąży. No to, to właśnie. Jest, nie wiem, no, no, e, poprawienie opieki zdrowotnej czy gwarancję opieki nad dziećmi. I teraz tak, ja nie chcę powiedzieć, że poprawienie opieki zdrowotnej czy gwarancję opieki nad dziećmi to jest jakiś. Tak, czy się nie zgadzam, ale w jaki sposób to się wyklucza z 800 plus? No żaden, no po prostu. To 800 plus stanowi jak, jakiś rodzaj nie. fundamentu, na którym nie. można spokojnie tak, tak, tak. budować. To ja już wolę taki rodzaj krytyki, no, no jaki na przykład upra uprawia mój brat, który twierdzi, że to jest, że program 800 Plus jest chadecki, że utrwala rodzinę w jakimś tam określonym kształcie. Natomiast jak to ro robi neoliberał, no to jest zupełnie bez sensu, bo co on ma do zaproponowania? Zlikwidujmy jeszcze. Nie, no to i... są banały, no przepraszam. Tak. To jest bez takiego szerokiego programu wskaźniki nie dygną, nie będzie alternatywy dla zwiększenia strumienia migracyjnego. No ale co jest znowu też w strumieniu. Nie no, więc właśnie, bo to jest, ale to jest kolejna sp... kwestia. Tak, tak, tylko chcę powiedzieć, że to, to jest zdanie, które spokojnie mógłby wypluć jakiś chat GPT. No, w sensie tak. tutaj naprawdę nie ma żadnej myśli. Znaczy no, trzeba uwzględnić, że będzie migracja do krajów europejskich. Jeżeli się zrobi już zupełnie za mało ludzi, no to, to będzie potrzebna migracja po prostu, żeby... Za no, żeby za za zapewnić jakąś i... zastępowalność pokoleń, przynajmniej na tyle, żeby te kraje okresie, nie, tak, nie doznały jakiejś implozji nagłej. Pro produktywnym tak zwanym. Więc, więc... Tak zwanym. więc, więc... Też ktoś się musi zajmować tymi starymi ludźmi. Tak, no właśnie. No, więc... Jeżeli nie rodzina, to nawet ktoś w jakimś DPS-ie, przepraszam, no gdziekolwiek by to nie było, jakiś pracownik socjalny. No ktoś, tak, ktoś musi się tym y, zająć i... I, no, i tutaj też strachy przed emigracją, strachy przed ludźmi z innych kultur, z kultur tak zwanych odległych, to jest, to jest kolejna rzecz, której chyba powinniśmy poświęcić całe kroniki, ponieważ odległe, ludzie piszą kulturalnie, odległe kulturowo, a mają na myśli odległe rasowo. Mhm. Ponieważ wiele krajów afrykańskich jest po prostu chrześcijańskich, czyli są to nam kraje bliskie kulturowo. Natomiast no ci, ci, którzy ten lęk rozsiewają i jakoś na nim profitują chcą wywołać w nas wrażenie, że emigracja z któregokolwiek kraju afrykańskiego, no znaczy są ale... wśród nich też muzułmańskie oczywiście, ale z tej czarnej Afryki, to, to, będzie, to, będzie coś, to będzie coś, coś, co zniszczy nam w ogóle etniczny skład. Jasne, społeczny. jasne to oczywiście. A jeszcze są to, przecież, przecież jeszcze są te, te takie straszne żarty, na przykład biała kobieta z czarnym mężczyzną albo, albo kobieta z dzieckiem rasy mieszanej. To są po prostu, to są no to ciągłe, to, żarty, to, jakaś to, to taka jest taka nagonka, można powiedzieć. Takie, ciągłe te konta jakoś powiązane z tymi redpilami, czy z jakimiś tam y, stowarzyszeniami chłopców i mężczyzn. Ciągle to samo, że ach, aha, na pewno samotna matka i na pewno ma brązowe dziecko. To jest po prostu, to jest po prostu coś strasznego. Chcą dzietności, ale samotna matka jest dla nich jest dla nich w ogóle jakimś, jakaś pogardygodna. Albo, ym, no Właśnie, przecież, przecież jeżeli, jeżeli kobieta czy mężczyzna w Polsce ma dziecko z kimś skądś tam, tak kto przyjechał do pracy, Do Polski, na to przykład, jest to też, też polska tak. dzietność. Tak. Przecież to jest polska dzietność. I Nie. najlepszy rodzaj migracji to jest właśnie wtedy, kiedy ktoś zakłada rodzinę z Polakiem czy z Polką. Znaczy w ogóle to jest też dobre dla genów. No, z, inna sprawa, z, to, tak, no, to tak. to biologicznie to... to, to, to... Więc, więc, tutaj, więc tutaj to są takie lęki, które zresztą już o tym zaczęliśmy mówić poprzednio, że to są takie lęki przed, przed tym po prostu, że dla kobiet jacyś mężczyźni będą lepsi niż że jest, Polacy. Że jest oferta, że jest tak, wybór. no tak. i to... Kobiety, które mają ofertę, to są już najgorsze. No tak, i które jeszcze śmią wybierać, mają wykształcenie albo jakieś tam w ogóle potrzeby, pragnienia i tak dalej. Ale ja chcę powiedzieć, że według mnie tutaj jest jeszcze jeden taki bardzo ważny, żeby go wskazać i skrytykować, demagog moment takiej potężnej demagogii, dlatego że bardzo często ci ludzie, którzy krytykują właśnie emigrację z krajów odległych nam kulturowo, ja tylko chcę tutaj. Wskazać jeszcze, że taki disclaimer zrobić, że to, co my tutaj w tej chwili mówimy, nie oznacza, że my popieramy jakąś tam nie wiem, niekontrolowaną emigrację i tam każdy nie chce siedzi, gdzie chce, kiedy chce i tak dalej. Tylko wskazujemy na zakłamanie tej brzekomej argumentacji, którą stosują ludzie, wypowiadający się w sposób, no, bardzo często rasistowski, czy bardziej zawoalowany, czy mniej, w, a propos właśnie, tej materii. I jednym, jednym z moim zdaniem najbardziej takich, t, takiej uciążliwej dla mnie demagogii jest wskazywanie na Gruzinów, którzy są dużą mniejszością w Polsce i którzy są odpowiedzialni według statystyk policyjnych, tam podobno, za największą liczbę przestępstw, które są udziałem jakiejś mniejszości w Polsce. No i chcę powiedzieć, że Gruzja nie jest krajem właśnie odległym kulturowo. Gruzja jest krajem e, chrześcijańskim. Tak. E, I no oczywiście kultura powiedzmy codziennego funkcjonowania na Kaukazie e, no inaczej wygląda niż w Polsce, ale też na Bałkanach, skąd ja pochodzę, też wygląda inaczej niż w Polsce. I wobec tego, i jest bardzo bliska na przykład tej, którą można obserwować na Kaukazie, zresztą nawet ze względów geograficznych, no przez Morze Czarne mamy na Kaukaz nie, z Bułgarii. Więc chciałbym zapytać, czy w związku z tym to na przykład Bułgarzy, Serbowie i yy, i Grecy to też są odlegli kulturowo, ponieważ są bardzo bliscy właśnie kulturze kaukaskiej ze względu na temperament, ze względu na sposób komunikacji, ze względu właśnie na jakiś powiedzmy systematykę codziennego funkcjonowania? i takiego poruszania się w rzeczywistości, no nie, no nie są odlegli kulturowo, w związku z czym no, mamy do czynienia z po prostu sztucznie stworzoną jakąś taką koncepcją, sztucznią taką mapą jakąś, którą się nakłada na realne zjawiska i próbuje się ją tak manipulować, żeby o, żeby te dwa tutaj odcinki, dwa punkty połączyć jakimś tutaj odcinkiem takiej symbolicznej drogi właśnie na tej mapie. I to jest, to nie jest poważna rozmowa o migracji, Wiesz, no jest, ani są o są demografii. Historiki. Może kiedyś porozmawiamy o tym z Magdaleną Grzyb, że są są takie wskaźniki, które mówią, że w krajach z dużą, z dużą mniejszością pochodzącą z krajów powiedzmy arabskich jest i z niższą pozycją kobiety wskaźnik przestępstw wobec kobiet, takich jak gwałty, jest nieproporcjonalnie wyższy do wskaźnika całego tego kraju, na przykład na przykład Niemcy, ale tutaj też są różnice z tymi krajami islamskimi. To nie są wszystkie kraje islamskie, bo na przykład. Turcy w Niemczech nie popełniają tych przestępstw, e, czyli dotyczy to tych krajów, e, tych, krajów e, tych krajów no już takich stricte arabskich, tak? Więc... E, e, patrz, że są muzułmanie w krajach europejskich, też muzułmanie mieszkają od wieków w Bułgarii, mieszkają w Serbii, mieszkają w tak zwanej Macedonii Północnej i tak dalej, więc no da, i tam ci muzułmanie też nie popełniają więcej gwałtów, m. ani żadnych rodzaju, tego rodzaju przestępstw przeciwko kobietom, czy nie, bazujących na znaczy, jakichś kwestiach... Jest, to są, niż, jest y, jeszcze bardzo dużo innych czynników, to co mówiłeś, że przyjeżdżają ludzie z wyrokami kryminalnymi, na przykład. Po drugie, że przyjeżdżają duże grupy samych mężczyzn. I, tu, i, i mnóstwo takich, takich rzeczy jest, ale nie są to argumenty na tym, na, za tym, żeby na przykład z, migrację zlikwidować, tak? zamknąć granice całkowicie przed, przed osobami, które do pracy chcą po prostu przyjeżdżać, tylko tylko. Żeby, żeby, to by, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby to było jakoś kontrolowane, no i żeby, no i żeby tutaj wymagane były pewne, pewne, pewne zasady. Nie no to, to jest jasne i myślę, że o demo, o emigracji o migracji w ogóle zrobimy o, osobny program, bo emigracja też jest częścią kwestii tych demograficznych, dlatego że no, ja tutaj powiem z takiego mojego podwórka, w Bułgarii emigracja przyjęła. W jakieś karykaturalne, no gargantuiczne formy. To znaczy między rokiem 1994 i 2014 z Bułgarii wyjechała jedna trzecia populacji. No więc to nie jest jakaś tam emigracja, tylko to jest eksodus i to nie jest żaden żaden kryzys. Demograficzny, jak to się określa, znaczy to jest technicznie biorąc kryzys demograficzny, ale to jest kryzys ekonomiczny, to jest kryzys biedy. Przecież ci ludzie nie wyjechali, dlatego że po prostu im się bardziej podobało mieszkać im w Szwajcarii albo w Wielkiej Brytanii, albo we, no chociaż oni tam mniej. Bułgarzy to do, do, do Hiszpanii, do Portugalii, do Francji wyjeżdżają najczęściej, czy do Włoch, a, a tylko zrobili to i porzucili tam część swoich rodzin. W Bułgarii rodziny są na ogół większe niż w Polsce, w sensie takim, że no, są bardziej, że tak powiem, skupione. Wskaźnik dzietności na kobietę w wieku rozrodczym przecinek. No tak, 1. tylko zwracam uwagę, że to wynika też z tego, ty na przykład mówiłaś o tym, że w Polsce, ja dlatego powiedziałem, znaczy ja dopowiedziałem, że w Polsce dzietność na przykład poniżej tam 14 czy 15 roku życia jest, znaczy nie dzietność, tylko ro, rodzenie dzieci przed... Jest je, niezwykle niska. Jest niezwykle niska. Ja no w Bułgarii jest... Przed No więc właśnie, no w Bułgarii jest wyższa ze, ze względu na to, że w społeczności romskiej no mamy akurat no taki powiedzmy tutaj... bardzo młode matki. Tak, tak. no. E, taką kulturę po prostu, no jest to, jest to społeczność dosyć przednowoczesna w bardzo wielu aspektach i to dotyczy zresztą nie tylko Bułgarii, Rumunii, Mołdawii i zresztą jak się zobaczy te kraje, które są bardzo biedne, to widać, że tam współczynnik tej dzietności jest wyższy Myślę, właśnie dzięki tym 70. No więc właśnie, ale y, y, chcę powiedzieć, że y, to, y, że kwestie imigracji i emigracji i kwestie demografii, to są wszystko, oczywiście to jest jeden taki zbiórno na który należy jakoś holistycznie spoglądać, natomiast myślę, że my poświęcimy temu może trochę więcej czasu w jakimś innym programie, bo teraz to już musimy zmierzać do już do finału. finału, tak, tak, do klinżu, <laughs> e, tylko, e, tylko zwracam uwagę, że trzeba przyjąć do wiadomości, racjonalnie, rozumowo, trzeba przyjąć do wiadomości, emigracja Imigranci, pracownicy migracyjni będą nam potrzebni i my potrzebujemy w związku z tym polityki migracyjnej. Pięściarka Imane Helif okazała się jednak biologicznym mężczyzną. Nie była to sugestia wymyślona przez Putina, który przewidział, kto będzie miał złoty medal w pięściarstwie kobiet. No i okazało się, że niezależne badanie wykazało, że jest to osoba płci męskiej z nie do końca wykształconym penisem i, no i po prostu mająca wydzielanie hormonalne, Typowe dla mężczyzny. W związku z czym no, widzieliśmy to przecież gołym okiem, tak? że, że jest to osoba, która wygląda jak mężczyzna, bije się jak mężczyzna, co więcej, ubiera się jak mężczyzna i żyje jak mężczyzna. Niektórzy już tutaj nawet widzą w niej ofiarę. Ofiarę tego, tego całego łołkowego szaleństwa. My nie widzimy w niej ofiary. Ja, ja osobiście uważam, że po prostu te wszystkie osoby, na które była nagonka, takie jak Kaja Szulczewska, Magdalena Grzyb, Łukasz Sakowski, one powinny zostać przeproszone. Bo one po prostu, one po prostu o tym mówiły. mówiły, jak, nawet mówili, Sakowski z Grzyb mówili o tym, nawet jakie prawdopodobnie genetyczne mutacje. Mają te, te dwie rzekome pięściarki. I jestem pewna, że jak dojdzie do badania e, u Ting, e, osoby reklamującej, jak to mówiliśmy, podpaski, e, będzie, wyjdzie coś dokładnie takiego samego. Znaczy, albo bardzo podobnego, tak? Więc, e, więc no, dla mnie to jest cringe, jednak, że cicho się nagle o tym zrobi. Ale teraz jest nowy trend, jeżeli chodzi o taką odpowiedź na te kwestie, mianowicie teraz. -ten, y, -ten, tę organizację Redux y, kanadyjską teraz klasyfikuje się ją jako skrajnie prawicową. W związku z tym teraz już jest wiesz, to zostało rozciągnięte na po prostu no, na... już nie Putin? Nie, to już teraz to skrajna prawica, więc teraz skoro to jest skrajnie prawicowe, no to już w ogóle nie musimy na to zwracać uwagi jest skrajnie prawicowe. Tak, tak, no, nie, nie, no właśnie nie wiedziałeś, no to na Wikipedii nawet jest, to widzisz to ten i e, widzę, że tak nawet e, nawet e, jest to stawał tutaj... mi się taki zupełnie liberalny no, widzisz, a, m, chcę ci powiedzieć, że jeden z moich ulubionych portali m, na Wikipedii został określony jako skrajnie prawicowy i skrajnie lewicowy jednocześnie. Więc <laughs> so, mi się wydaje, że to no. może... Tak, no, y, ja chciałem tutaj jeszcze tylko zwrócić uwagę na... To, to jest taka standardowa dla nas rzecz, no, robimy przegląd wysokich obcasów, gazety wyborczej, newsweeków, i takich różnych innych rzeczy. No i teraz chciałem zaproponować z wysokich obcasów właśnie e, taki... E, e, no taki michałek, e, to damy to potem. Gdy miałam 12 lat, mama zabrała mnie do kina na francuski erotyk. To był jej sprytny plan na edukację seksualną. Seks długo był opowiadany przez mężczyzn, wymyślony dla nich i przez nich czas na kobiety. No i zastanawiam się, czy no, ty, jako pedagog i matka, też um, uważasz, że to jest dobra droga, jeżeli chodzi o. Nie jest dobra, ale jest bardzo polecana, bo jeżeli chodzi o tę książeczkę, którą, o której, której było w poprzednim kąciku cringe'u, tej w biedronce. Jaki Teraz to był tam... tytuł? Let's talk about Let's it, talk about it. Tak. To no to tam też jest właśnie, tam też są zachęty, żeby oglądać filmy erotyczne, żeby się masturbować w rozmaity sposób, żeby, żeby tam mieć jak najwięcej partnerów. To też jest walką z patriarchatem. Jakoś tam uzasadniane, że trzeba, że, że poprzestawanie po na jakichś stosunkach waginalnych to jest już przestarzałe, no i tak dalej, tak? Że, że, po, prostu, że po prostu przedstawiane jest jako, jako wyraz postępu to, że no ludzie mają, młodzi, bardzo młodzi ludzie, tak? Mają, mają ze wszystkim eksperymentować, mają wszystko eksplorować. No, niekoniecznie tak y, uważam jako pedagog. <laughs> Jeszcze ksiądz Olszewski. A, tak. No dobrze, to już na sam koniec chciałbym tylko, żebyśmy zajęli się kwestią, która jest generalnie dosyć odległa, ale dosyć zabawna odległa od tego spektrum krytyki, które my tutaj proponujemy, ale no. Jednak pojawiła się afera skarpetkowa i to, muszę powiedzieć, jest jedna z najbardziej zabawnych chyba afer, które, no, ja w ostatnich latach tutaj miałem okazję jakoś tak się z nimi zapoznać, zaobserwować bliżej, dlatego, że ksiądz Olszewski, któremu ja właściwie trochę współczuję, ponieważ on jest ofiarą takiej, no, tej polityki tak zwanych aresztów wydobywczych, to wrzucono go na rok do aresztu wydobywczego, licząc prawdopodobnie na to, że coś tam powie. No, suma summarum nie powiedział niczego chyba, ponieważ go po roku w końcu musieli wypuścić. Na no, tak zrobił to jakiś sędzia, który jest powiązany z tym środowiskiem no, sędziów praworządnych, nie tych nierządnych, którzy wcześniej tam byli forsowani przez poprzednią ekipę, I co moim zdaniem no, powinno nam nasuwać taką odbiłość, że chyba ten areszt rzeczywiście tutaj to jakoś tak nie za bardzo jego zastosowanie licowało z tymi normami prawnymi, które są ujęte w tej chwili w przepisach, właśnie polskiego prawa. No ale dobra, no, odsiedział jak bardzo wiele osób. Areszt wydobywczy niestety w Polsce jest stosowany jako forma kary. E, pomimo tego, że powinien być właściwie, no, takim środkiem zapobiegawczym. E, I to samo zresztą te dwie urzędniczki. No i ksiądz Olszewski stał się bardzo szybko takim, można powiedzieć, męczennikiem tej prawicy pisowskiej i tam bardzo schudł podobno w areszcie, no, w tam wiele rzeczy, bo od razu się modlił, gdy tylko wyszedł, no jakieś takie rzeczy. Fakt faktem, że jest no, wiele różnych czynników, które są wokół tego jego aresztowania no, dosyć niejasne, podobno jemu i tym urzędniczkom odmawiano dostępu do różnych, do, do, uniemożliwiano im jakieś rytualne czynności religijne i tak dalej, no to to jest, jeżeli to rzeczywiście zostanie potwierdzone, no to, no to będzie to. No, powinno się to stać przedmiotem jakiejś krytyki, być może w tym także naszej, ale teraz chcę powiedzieć o tym, że po tym jak został wypuszczony, okazało się, że fundacja, którą on kierował, za ponad 3 miliony złotych zakupiła. Skarpety. I te skarpety tam wytłumaczą, że one tam od jakiejś firmy, że one zostały sprzedane taniej i dlatego, że właśnie dla fundacji, żeby ta fundacja mogła tymi skarpetami, nie wiem, co ona miała skarpetami za ponad 3 miliony zrobić, ale te skarpety okazało się, że bardzo szybko zawisły na niemieckim Amazonie. No i nawet ta firma, która je wyprodukowała, oskarżyła jakąś firmę, która je wprowadzała tam na ten niemiecki Amazon, o to, że im ukradli wzór. <gdy> teraz wszyscy się połapali, okazało się, że żadnej kradzieży wzoru nie było, tylko to po prostu same. fundacja tak, o, przekazywała tam tej firmie, która to wieszała na niemieckim Amazonie i sprzedawała z ośmiokrotną przebiciem. To ile milionów? Więc, e, no nie wiem ile zarobili, dlatego że nie wiem nie wiem ile sprzedali, ale no, zdaniem to jest, to jest popularny na polskiej prawicy model Red is bad. Red is bad. no tak, 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 to jest Więc no ta, i tak trzeba może żyć. No być może tak, no te geszefty skarpetkowe, no i naprawdę, polski ksiądz, pisowska fundacja finansowana z Funduszu Sprawiedliwości i niemiecki Amazon i tak dalej, no w ogóle mam wrażenie, że to to jest jakaś, no to jest jakieś kombo, no, na które czekaliśmy, no. Które jest też odchodzeniem od rozumu. Na tym skończymy, e, dziękujemy za cierpliwość że wysłuchaliście nas do końca. Tak jest. I życzymy wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi na ciele i umyśle, do zobaczenia w następnym tygodniu. Nie zapomnijcie zajść na X, dlatego że założyliśmy niedawno konto Kronik oficjalne na X, więc link jest oczywiście w opisie odcinka.